To będzie masowa impreza roku w Powiecie Koneckim. Już w przyszłą niedzielę na stadionie przy ulicy Krakowskiej w ramach festynu Radoszyczanie Dzieciom swój koncert da słynna doda. Jest to 15 edycja imprezy. Impreza wyjątkowa, ponieważ oprócz tego, że umiemy się bawić, umiemy również pomagać. Impreza od 15 lat organizowana w naszej gminie. Tu miała początek na stadionie gminnym Partyzanta. Oczywiście ten stadion inaczej troszkę wyglądał. Wracamy do początku, robimy tu w tym miejscu. Jest to impreza, która jednoczy naszych mieszkańców. Początki festynu sięgają 2001 roku, kiedy kilkoro młodych ludzi wpadło na pomysł, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Powiązali więc festyn z imprezą charytatywną. Było to około 40 osób, natomiast na pewno wyróżniającym osobom Radkowi kwaścińskiemu, pani Małgorzaty Basiak-Przyjemskiej, Również panu Maciejowi Ciłackiemu ta trójka chcielibyśmy wręczyć podziękowania za to, że rozpoczęli tę inicjatywę, że ta inicjatywa jest kontynuowana i że ta inicjatywa rozrosła się do takich rozmiarów. Z funduszy zbieranych przez lata zostały m.in. zakupione wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich rodzin, leki czy przyrządy medyczne. Już w 2001 roku zebrano ponad 13 tysięcy złotych, a kwota ta rosła wraz z kolejnymi edycjami. Przed rokiem udało się zebrać ponad 20 tysięcy. Impreza zazwyczaj miała miejsce na Targowicy, jednak w tym roku odbywać będzie się na stadionie. Uważamy, że takie miejsce jak stadion nie powinniśmy tylko i wyłącznie wykorzystywać dla naszych. Piłkarzy, ale również przy promocji gminy Radoszyce na festynach, na dniach dziecka, na również imprezach kulturalnych i rozrywkowych naszej gminy, tak jak odbywa się to w innych gminach, chociażby. Strafczyny. A co znajdziemy w programie Radoszyczanie Dzieciom 2016? Co jakiś czas swój pokaz kulinarny będzie prezentował Dariusz Gnatowski, czyli słynny Arnold Boczek ze Świata Według Kiepskich. Na dzieciaki czeka szereg animacji, występy artystyczne rówieśników. Około godziny 17 odbędą się wybory małej misk gminy Radoszyce, a cały czas trwać będzie konkurs stoisk regionalnych. Sołectwa zaprezentują swoją kulturę oraz kulinaria. Na 19.30 zaplanowano koncert duetu L of B, a o 20.30 wystąpi słynna Doda. Gwiazda, która nie tylko jest znana na nasze województwo, ale również na całą Polskę. Zresztą ostatnio miała turnę w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Będzie to Doda. Z uwagi na to, że ten nasz festyn jest festynem charytatywnym, rozmawiamy z menadżerami różnych zespołów, żeby... Kwota za nasze festyny była kwotą promocyjną i w związku z tym taką kwotę promocyjną uzyskaliśmy od menadżera zespołu doda i zagrał dla nas o 50% mniejszą stawkę jak indziej. A już po koncercie dody rozstrzygnięta zostanie loteria fantowa. Następnie mieszkańcy i goście będą mogli wziąć udział w dyskotece pod gwiazdami. W tym miejscu jeszcze chciałbym serdecznie podziękować ekipie, która no na pewno by się tutaj cała nie zmieściła, jeśli chodzi o organizację naszego festynu, ale to są wyjątkowi ludzie, oni ten festyn organizują. Ja sam bym na pewno nic nie zrobił. Pokażcie się, proszę, bardzo proszę. To jest właśnie ta grupa, która dopilnowuje organizację festynu 31 lipca. Także serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam. My również, jako patron medialny wydarzenia, przyłączamy się do tych zaproszeń, a relację zdjęciową oraz wideo zaraz po zakończeniu festynu Radoszczanie Dzieciom znajdą Państwo w naszych mediach.